Wydaje mi się, że remis byłby wynikiem sprawiedliwym. Oczywiście były momenty w spotkaniu, kiedy Francuzi mieli przewagę, ale były też momenty, kiedy my mieliśmy tą przewagę i oczywiście Francja jest to klasowa drużyna i nie ma co ukrywać, ale pokazaliśmy się naprawdę z dobrej strony i zaprezentowaliśmy naprawdę kilka fajnych, ciekawych akcji. Dlatego ja osobiście jestem zadowolony z naszego spotkania. Te 9 dni, które spędziliśmy na tym obozie, dużo nam dało. Przed zgrupowaniem nie było, wiadomo, wokół reprezentacji takiej super atmosfery. Dzisiaj rozjeżdżamy się do domu, jest, wydaje mi się, troszeczkę inaczej, jest więcej nadziei, jest więcej kibiców, co my mogliśmy zobaczyć na boisku. Dlatego to jest to, o co nam chodziło i myślę, że nasz plan oczywiście oprócz tego wyniku dzisiejszego został wykonany. Sytuacje ku temu, abyśmy mogli strzelać na bramkę, były, tylko chcieliśmy dogrywać lepiej ustawionym partnerom i to się z reguły kończyło na przecinaniu tych podań, dlatego tych strzałów zbyt dużo nie na bramkę nie oddaliśmy, ale no oczywiście no, wydaje mi się, że Francuzi praktycznie z pierwszym składem, który przyjechali, postawili wyższe warunki niż Argentyńczycy. Chociaż nie uważam, żeby to była słabsza drużyna, bo tak jak wiemy, większość z tych zawodników radzi sobie dość dobrze w Europie. I zadawałem nieraz to pytanie i zadam jeszcze raz, który z tych zawodników argentyńskich nie grałby w reprezentacji Polski? Dlatego... No właśnie, powiedziałeś o tym, że były te sytuacje. W pierwszej połowie Łukasz Piszczek, twój kolega z Borussii, miał taką okazję, że mógł strzelać, a poszukał jeszcze Roberta Lewandowskiego. On był kiedyś napastnikiem, już trochę zapomniał, jak się strzela, woli podawać? Wydaje mi się, że trochę mógł zapomnieć, aczkolwiek gdyby ta piłka doszła do Roberta, to wszyscy byśmy mówili, jakie to było super podanie, dlatego wybrał decyzję taką, jaką wybrał, ale to nie. Rok temu Hiszpania wam wbiła 6 goli, teraz wygraliście z Argentyną, przegraliście z Francją minimalnie. O ile ta reprezentacja budowana na Euro jest lepsza od tej rok temu i ile wam jeszcze brakuje do takiego ideału, który zagra za rok? Ciężko powiedzieć, bo to jest zbyt długi okres do tego, abyśmy mogli już teraz stwierdzić, jak będzie za rok. Nie wiemy tak na dobrą sprawę jeszcze. Powiem tak, rok czasu w karierze piłkarza jest naprawdę sporo i ciężko tutaj teraz na ten temat ewakuować. No na pewno te 2 mecze, które rozegraliśmy, były dobre i nie ma co ukrywać, idziemy w ciekawych humorach na urlopy.